Siema, siema, ludzie. Jak pamiętacie, jakiś czas temu organizowałem konkurs na Instagramie i wygrała Justyna, którą teraz właśnie poznacie. Cześć. To jest Justyna i będziemy ją totalnie dzisiaj zmieniać. Wyjdzie w zielonych, krótkich włosach. Tak? Ja zajmę się oczywiście włosami Justyny, a Beata. Wstęp, wstęp! A Beata Cześć. zrobi make-upy. Więc oglądajcie i dajcie znać, jak wam się podoba metamorfoza. A więc tak, już tym zastosowałem na razie rozjaśnienie typu AirTouch i możecie sobie pomyśleć, że mógłbym to zrobić też w foliach aluminiowych, o których pewien duży fryzjer mówił, że się tak nie robi. Nawet fryzjerzy z Hollywood używają folię aluminiową. Dobrze użyta folia aluminiowa nie pali włosów. Pamiętaj o tym. A dlaczego używam tutaj folię? Bo ogólnie, jak ktoś z was nie wie, taką koloryzację wykonuje się też bez użycia folii takiej właśnie, którą tutaj ma Justyna na głowie. Ale jeśli wykonujemy tych pasm więcej, to żeby jedno drugie się nie dotykało, to musimy je zabezpieczyć. A ta folia nie powoduje takiego grzania jak folia aluminiowa, więc tak. Poza tym folię aluminiową używamy wtedy, kiedy chcemy zrobić białe włosy, prawie taki, wiecie, totalny, totalny blond. A u Justyny nie wiem, co będzie. Znaczy, ja wiem, ale ona nie wie, co będzie. Więc nie robimy tam takiego totalnego blondu. Jak u Beaty. Tylko te telefony. Się cieszę. Teraz nakładamy tonowanie. Czy robimy tonowanie, ale nakładamy toner, żeby nadać kolor odpowiedni rozjaśnionym włosom. Bo nie mogą być takie surowe. Ogólnie jedna na 100 klientek, przynajmniej u mnie, ma coś takiego, że nie tonuje blondów rozjaśnianych, bo czasami, ale bardzo rzadko, włosy tego nie wymagają, ale zazwyczaj trzeba jednak te włosy stonować. Cztery. Możesz podejść sobie bliżej. Oj, oj, oj. Zupełnie inaczej. Koleś, mów szczerze, nie? Bardzo mi się podoba. Halo. Bardzo się cieszymy. Ciarosy, moi drodzy, jeśli chcecie, żebym w przyszłości robił więcej tego typu konkursów, bo myślę, że jest warto, to dajcie mi znać w komentarzu, czy robić takie konkursy dalej, takie metamorfozy, albo też metamorfozy bez konkursu, albo z konkursami, whatever. I wbijajcie na... Chodź tutaj, Beata, chodź tutaj. Wbijajcie na Insta Beaty, który wyświetli wam się tutaj niżej, i na Facebooka, bo tam jest bardziej aktywna. Ja na Instagramie bardziej aktywny, ale to wszystko się zmieni i zaokrągli, wiecie. Tu Beata robi make-upy, tak, make-upy znam się wiele lat. Więc wbijajcie na Beaty Instagramy, na social media, wbijajcie na moje. Jeśli chcecie naszych projektów więcej, to kciuk w górę, jeśli wam się też podobało. I nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, no i znowu na nasze media, tam wiecie. No, zapraszamy! Tak. Moi drodzy, jeśli chcecie, żebym w przyszłości robił... O Jezus.
Moi drodzy, jeśli chcecie, żebym w przyszłości robił... No Jezus.